Tymowanków. Śpiewał od wielu, wielu roków w zespole chyba Szypliszek Korczyna. Była tamta. No a Tutok wystąpi w stroju tradycyjnym ludowym korczyńsko-komborskim, właściwie z Komborni. I co na głowie? Cypek, przepiękną koszula biało, spodnica biało, spodna lnianego. I kochani, dowiedziałam się od pani Agaty, od szefowej zespołu, że to ubranie musi być tak dokrochmolone i wyprasowane, że mu samo stoć. Także roboty jestem dość dużo, ale i pięknie baba po te wyglądze. Tu nam pokazę pani Jolanta. Jest gorset tradycyjny, haftowany ręcznie. I ciekawostka jest taka, że ta koszula jest z naddołkiem. Po góralsku się go da z nadołkiem. I te góralskie koszule to są takie troszeczkę, można powiedzieć, jak koszule nocne. Całe długie, dosyć tej grubszy kawałek lnu. Natomiast tam u nich jest ino przodek dosyty. Ten naddołek to jest przodek. Dziś już nie spełnia tej funkcji, co dawno spełnią i wiem, że ciekawostka jest taka, że baby to se chowają, tam dosywają kiesonkę do tego naddołka i chowają se tam na przykład pularys albo telefon. Także nowa funkcja koszuli ludowej. Kochani moi, pani Jolanta zaśpiewa tu pieśni takie dzieweckie, panieńskie, miłosne, które śpiewały dziewczęta, jak były, wiecie, w takim nastroju do miłości. Pierwsza to będzie w pogodny wieczór, wieczór majowy. Drugo w lesie pod buczyną. I trzecio, oj przeleciał ptaszek kalinowy lasek. Pytamy pięknie, pani Jolanta Kwiatkowska. Oj przeleciał ptaszek kalinowy.